Dzień dobry Państwu. Mam wielki zaszczyt i honor przywitać Państwa na gali wręczenia pięknych nagród ufundowanych i zrealizowanych i kontynuowanych od 9 lat przez Bielsko-Podlaską Izbę Gospodarczą. Szanowni Państwo, to już 9 edycja szczególnego wydarzenia, jakim jest przyznanie przez Bielsko-Podlaską Izbę Gospodarczą Nagrody Biznesowej. Otrzymują ją firmy wyróżniające się w biznesie, które w istotny sposób przyczyniają się do rozwoju naszego lokalnego rynku, śmiało sięgając po więcej i dalej. U podstaw idei tej nagrody legło przekonanie, iż należy promować najlepsze przedsiębiorstwa działające na terenie oddziaływania Bielsko-Podlaskiej Izby Gospodarczej, których osiągnięcia mogą stanowić wzór do naśladowania przez inne podmioty. To także sposób na kształtowanie wizerunku południowego Podlasia jako dogodnego miejsca do prowadzenia biznesu z wykorzystaniem ustawowej wolności gospodarczej i przyjaznych rozwiązań tworzonych przez lokalne samorządy. Przyznając statuetki, Izba i współorganizatorzy chcą wspierać firmy działające zgodnie z prawem i normami rzetelnego postępowania w obrocie gospodarczym. Od kilku lat przyznawane są nagrody w trzech kategoriach: lider przedsiębiorczości, przedsiębiorca roku, innowacyjna firma. Działalność w 1983 roku. Wkrótce będzie obchodziło swoje 40 urodziny. Ostatnie dwa lata to czas gwałtownego rozwoju przedsiębiorstwa, gdy obserwujemy efektywny proces dostosowywania się firmy do potrzeb mieszkańców miasta dzięki właśnie innowacjom. Krynica Witamin jest jednym z czołowych producentów napojów w Europie Środkowo-Wschodniej. Firma posiada prawie 30 lat doświadczenia w branży napojowej i specjalizuje się w produkcji kontraktowej napojów dla światowych marek. Spółka zatrudnia około 300 osób w zakładzie produkcyjnym w Dziadkowskim Folwarku w gminie Huszlew. Inwestuje w budowanie relacji w regionie. Proszę Państwa, gdyby nie pandemia, to bym ucałował jak puchar świata, ale ze względu na obostrzenia to tego nie zrobię. Dziękuję bardzo za nagrodę, dziękuję bardzo za zaproszenie nas do Izby. Co prawda my jesteśmy już w województwie mazowieckim, ale kilkaset metrów od granic, więc czujemy się związani z tym regionem. Zresztą połowa pracowników mieszka od Białej Podlaskiej do Międzyrzeca Podlaskiego, więc to jest nasz region, nasz dom. Jesteśmy... Firma posiada wieloletnie doświadczenie w wykonawstwie budynków wielorodzinnych. Całość procesu inwestycyjnego realizuje samodzielnie, poczynając od prac projektowych, poprzez wykonawstwo inwestycji na sprzedaży i aranżacji mieszkań kończąc. Wiele czynników zdecydowało o jej sukcesie, a na pewno nie bez znaczenia był fakt, że rozpoczynając w 1986 roku, firma rozpoczęła działalność w czasach, kiedy było bardzo duże zapotrzebowanie na wszelkiego rodzaju usługi budowlane. W tak trudnej sytuacji miałem jeden telefon od prezydenta i trzeba coś pomóc. To byłem bardzo zaskoczony. Tak. Nic nie interesuje firmą, czy dobrze jest, czy źle, a tu telefon był. Prezydenta wyczynił. Panie prezesie, za nami kolejna udana edycja nagród biznesowych. No właśnie, czy to było trudne, czy rzeczywiście, a być może ten rok pandemiczny pokazał siłę bielsko-podlaskich firm i wy mieliście jednak dużo pracy, żeby wybrać spośród wielu zgłoszeń. Znaczy, panie redaktorze, powiem panu tak. W Bielskiej Izbie Gospodarczej w tej chwili mamy około 100 członków. To są przedsiębiorstwa największe, najsilniejsze, które swój początek budowały w latach pierwszej transformacji. I te firmy przetrwały w Izbie. Przecież zapaleńcami byli moi poprzednicy, tacy jak pan...
Eugeniusz Izdebski, jak pan Józef Zelent, jak Cezary Nowogrodzki. Mnie tylko przyszło skromnemu człowiekowi kontynuować ich dzieło, to co oni wypracowali. A jeżeli pan pyta o pandemię, oczywiście, że było bardzo ciężko, bo nie mogliśmy się spotkać, nie mogliśmy sobie porozmawiać, nie mogliśmy sobie wytyczyć kierunków działania. Niemniej jednak w tym trudnym okresie potrafiliśmy wybudować piękną naszą izbę, która mieści się w tej chwili w centrum miasta, w śródmieściu miasta przy ulicy Brzeskiej 1. No i przedsiębiorcy to przetrwali, bo przedsiębiorcy z bialscy, bialczanie naprawdę są fajni, kreatywni, kochają to, co robią, no i żyją dla tego terenu. Przyznane dziś nagrody dotyczą roku 2020, który jak żaden inny w najnowszej historii Polski doświadczył nas dotkliwie i boleśnie. Wiele przedsięwzięć i wielu przedsiębiorców znalazło się w dramatycznej sytuacji. Zapewne są wśród nich także dzisiejsi laureaci. W związku z pojawieniem się pandemii COVID-19 Zarząd Województwa Lubelskiego podjął działania mające na celu ograniczenie negatywnych skutków koronawirusa. Biorąc pod uwagę tak wymagający okres, tym większe słowa podziwu i ogromne gratulacje przekazuję nagrodzonym, którzy pomimo skrajnie niesprzyjających okoliczności znaleźli sposób na przetrwanie i osiągnięcie znakomitych wyników. Drodzy członkowie Bialsko-Podlaskiej Izby Gospodarczej, drodzy bialscy i regionalni przedsiębiorcy, to zaszczytne móc być współorganizatorem tej wyjątkowej nagrody, uczestniczyć w kapitule oraz spotykać się z wami w momencie, gdy te nagrody uroczyście wręczamy. Mają swoje szczególne znaczenie, niezależnie od tego wyjątkowego okresu, za który zostaną przyznane, bo są przyznawane przez nas samych, przez tworzących nasze lokalne środowisko, nie tylko jako państwo przedsiębiorcy, ale także we współpracy z tym szerokim otoczeniem okołobiznesowym. Stąd ta zaszczytna rola nas, samorządowców i wszystkich przyjaciół bialskiego i regionalnego biznesu. Staraliśmy się jako samorząd w tym minionym roku również, tak jak państwo, stanąć na wysokości zadania sprostania tym bezprecedensowym wyzwaniom. Cieszę się, że spotkały się nasze starania z wyrazami uznania z państwa strony. Krótko tylko przypomnę i obyśmy tylko przypominać sobie kiedyś o tych działaniach musieli, niech pozostaną w życzliwej, ale odległej pamięci, że wspomagaliśmy bialski biznes, dbając nie tylko o tę tkankę, którą tworzycie, a która tak istotnie wpływa na rozwój naszego miasta i regionu, ale także dbając o waszych pracowników, dbając o rynek pracy, który tworzycie, dbając o miejsca pracy mieszkańców zagrożone szerzącymi się ekonomicznymi skutkami pandemii koronawirusa. Ja zaliczam się co prawda już chyba do weteranów tego pięknego, jakże szlachetnego i super przedsięwzięcia, które wyłania bardzo trafnie w tych trzech kategoriach, kategoriach szczególnych tych i prowadzi tych, którzy chcą brać swoje życie w swoje ręce. Myślę, że honorowanie nowych firm, tych, które udanie wystartowały w rynku, jest coś szczególnym, bo to jest dawanie szansy popisu młodym pomysłom, trafnym pomysłom i udanemu prowadzeniu firmy. Myślę, że innowacyjność, którą zaszczepialiśmy przez lata, szczególnie w poprzednim okresie programowania, kiedy tak trudno nam było zrozumieć, na czym ona polega i trudno wyjaśnić w wielu sprawach i projektach, też zwróciliście na to uwagę. No i ten stabilny, twardy, solidny, codzienny biznes, przedsiębiorca roku. To jest, myślę, bardzo głęboko przemyślane przez pomysłodawców i bardzo się z tego cieszę. Ale nie udało mi się być weteranem, ponieważ dzisiaj reprezentuję pana starostę, młodego człowieka, też energicznego, który dzisiaj jest w innym miejscu
poprzez swoją energię i to, że chce w powiecie wprowadzać nowe rozwiązania i słuchać ludzi. Bardzo serdecznie pana prezesa i wszystkich państwa laureatów poprzednich edycji i obecnej pozdrawiam. Cieszę się z tego, dziękuję za zaproszenie i wierzymy w to, że powiat również poprzez swoje działania inwestycyjne, a chcę nadmienić, że w tym bardzo trudnym roku 2020 pobił wysokości środków wydanych na inwestycje wszystkie lata funkcjonowania samorządu. I dzisiaj myślę, że dzięki transakcji przeprowadzonej dzięki panu prezydentowi będziemy też dla państwa mieli za jakiś czas pole do działania i oby to właśnie, obyście to państwo byli wy, bialscy przedsiębiorcy. Bark spółdzielczy z Bialską Izbą praktycznie jest od początku. Jesteśmy i członkiem Izby i również uczestniczymy w przyznawaniu nagród. Cieszy nas to, że i to już jest 9. edycja, natomiast no, cały czas jest kogo nagradzać. Nie ma tak, że w zasadzie już by się wyczerpało. Wydawałoby się, że w sumie firm, jak może samorządy powiedzą, że nie ma kto płacić podatków, ale firm biznesu jest trochę w tej okolicy i cieszy nas to, że większość tych przedsiębiorców z nami współpracuje jako z bankiem i wzajemnie, jak gdyby się wspomagamy w tym, no, w trudnych czasach. Przed nagrodą, przed kapitułą, przed finałem tej nagrody biznesowej miało miejsce zebranie Bielsko-Podlaskiej Izby Gospodarczej, zebranie walne. Również nastąpiło odmłodzenie trochę Izby. Czy to jest też kierunek tego, że... Tak. Ja przyjmując prowadzenie Izby rok temu, przyjąłem sobie za podstawowy cel, że musimy Izbę odmłodzić. I dzisiaj właśnie, dzisiejszy dzień pokazał, że zdecydowanie mi się to udało, bo... I co jest piękne, co jest warte zauważenia, że do Izby przyszły dzieci, których rodzice stworzyły mocne fundamenty biznesowe na naszym terenie. To pani Magda Jaworska, to pan Łukasz Sosiński, rzecznik prasowy dzisiejszego nagrodzonej firmy z Krynicy Witamin, pan Tomasz Kułakowski i czwartą osobą, która przyjmuje stery, to jest pan Paweł Domański, syn Bernarda, znana postać, znany bialczanin. To dobry prognostyk na 10. edycję, która już za rok. Tak, to jest 10. edycja. Zobaczymy, kto będzie prezesem Izby, bo dopiero żeśmy wybrali 10 członków do Rady Izby. Rada Izby spotka się prawdopodobnie w przyszłym tygodniu. Wybierzemy prezesa, wiceprezesa i pozostałe władze. No i do przodu. Ja jeszcze chciałbym dodać, że no musimy nawiązać, tak jak w swoim wystąpieniu mówiłem, a jeżeli pan redaktor mnie pyta, to odpowiem, że musimy nawiązać takie owocne relacje z władzami marszałkowskimi, z władzami wojewódzkimi, z parlamentarzystami z naszego terenu, bez względu jaką opcję wyznają. Tym bardziej, że naprawdę reprezentujecie silne firmy, które działają na rynku ogólnopolskim, nawet nie tylko lokalnym. Tak, tak. I dla nas nie chcemy wchodzić w politykę, nierzadko bronimy się przed polityką, bo chcemy być postrzegani jako ludzie, którzy niezależni, którzy rozsądnie patrzą na życie i rozsądnie patrzą na biznes. Dziękuję.